Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Danuta, jak to zwykle bywa, wieczór poniedziałkowy poświęcę na omówienie karty Tarota, a jednocześnie też na to, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Na to, aby poszukać rozwiązań w kartach, podpowiedzieć coś z Państwa daty urodzenia. Każdy z Państwa, kto ma problem, kto przeczuwa, że problem się zbliża, kto od jakiegoś czasu próbuje się uporać z problemem i sam sobie nie radzi, może skorzystać z mojej obecności dzisiaj w studio i zadzwonić, zadać pytanie. Ja nie obiecuję, że rozwiążę Państwa problemy i na pewno ja ich nie rozwiążę. Natomiast zdecydowanie mogę zajrzeć w kartę, mogę zajrzeć w datę urodzenia i podpowiedzieć to, co często jest w zasięgu naszej ręki, a dla naszych oczu jest niewidoczne. Ja jako osoba czytająca przesłanie z kart oglądam Państwa życie, oglądam Państwa chwilę, która w tej chwili, w tym momencie Wam dokucza w pewnym sensie z lotu ptaka. Stąd bardzo często mogę coś podpowiedzieć, mogę pokazać coś, czego sami nie potraficie dostrzec. Nie dlatego, że jesteście mniej zdolni ode mnie, ale dlatego, że jesteście w centrum wydarzeń. To tak jak wojna na polu bitwy, a nigdy żołnierz nie wie, co się dzieje dookoła. Nie zna pozycji wroga, nie zna zamierzeń przeciwnika. Natomiast ci, którzy ją obserwują z boku, są w stanie właśnie stworzyć strategię, są w stanie przekazać informację, która potrafi być kluczową w danym momencie. Tyle tytułem wstępu, ja może szybciutko od razu przejdę do tematu dzisiejszego naszego spotkania. Król denarów. Przedostatnia karta symbolizująca osoby, charakter osób. Ja bym powiedziała, jak gdyby tę wewnętrzną strukturę, która powoduje, że w taki, a nie inny sposób funkcjonujemy w życiu naszym codziennym. Że w taki, a nie w inny sposób tworzymy system relacji z otoczeniem. Że w taki, a nie w inny sposób tworzymy swoje wewnętrzne potrzeby i właśnie te potrzeby staramy się zaspokoić poprzez relacje ze światem zewnętrznym. Król denarów. Powietrze ziemi. Włada przestrzenią ostatniej dekady barana, dwóch pierwszych dekad byka. Karta, która przedstawia króla denarów, również nazwana jest przez zakon złotego brzasku panem ziemskich tronów. Rzeczywiście jest to symbol, który przede wszystkim mówi o zagospodarowaniu tego, co nazywamy materią. I nie chodzi tylko i wyłącznie o materię w sensie pieniędzy. Chodzi o kreację fizycznego świata. Król denarów jest zdecydowanie przedstawiony jako ktoś, kto nad tym światem materialnym panuje. Ktoś, kto ten świat materialny w sposób fizyczny zmienia. Jako, że jest to powietrze Ziemi, więc wiemy również, że jego działanie opiera się nie o realną pracę rąk, ale przede wszystkim jego działanie oparte jest o myśl, która właśnie kreuje rzeczywistość. O myśl, która przede wszystkim skierowana jest na tworzenie, ale tworzenie w tej sztywnej materii. Na karcie Crowleya wszystkie symbole odwołują się właśnie do byka. I nie tylko dlatego, że karta ta mówi o zodiakalnym znaku byka, ale też dlatego, że byk jest symbolem płodności ziemi. Zresztą, ale witam pierwszą osobę. Halo? Halo, halo? Halo, dobry wieczór. Pani Danusiu. Dobry wieczór, Pani Agnieszko. Pani Danusiu, ja dzwonię w wiadomej sprawie. Szybciutko podam datę urodzenia Madzi. Mhm. 24 listopad, 82. 1982, tak. Tak, Magda ze swoją mamusią, one są na pewno przed telewizorem. I teraz tak, pytanie od Madzi mamy jest takie, czy Madzia poprawi się, jest zdrowia, czy ona wyjdzie z tej choroby?
bo tu chodzi szczególnie o zdrowie. Mhm. I czy one mają zmieniać klinikę, w jakim kierunku teraz iść? Pani Agnieszko, czego dotyczy choroba? Znaczy się tak, z tego co wiadomo, wiedzieli od początku, to najpierw niby było, to jest układem pokarmowym. Mhm. Teraz mówiono, że to jest jakaś, jakaś niby wątroba. No, co chwilę lekarze zmieniają zdanie. To już popatrzmy. Bo tutaj no, ten układ pokarmowy jest bardzo silnie zaznaczony z racji tej ilości ósemek, które się w tych dwóch pierwszych cyklach pojawiają. Z drugiej strony Madzia ma w tej chwili 26 lat, do 26-28 roku życia jest pod wpływem jedenastki, stąd jest taka nieczytelność, jeśli chodzi o możliwości diagnostyczne. Natomiast pierwsza lekcja jest lekcją czwórki w minusie. Ja mam takie wrażenie, że może to wskazywać od strony zdrowotnej oczywiście na brak odpowiedniej ilości, o tak bym to określiła, czyli na nieutrzymywanie przez organizm odpowiednich poziomów, które zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. I teraz tylko rodzi się pytanie, czego poziomów nie jest w stanie utrzymać organizm pani Madzi. Zaraz zobaczymy najpierw, jak się to zdrowie będzie rozwijało i co ona ma robić dalej. Może tak troszkę od tyłu odpowiem na pani pytanie. Czy zmieniać klinikę? Zdecydowanie tak, chociaż to nie będzie do końca takie łatwe, bo karty pokazują, że żeby zmienić tą klinikę, najpierw musi nastąpić konsultacja, która by ją zakwalifikowywała do czegoś, tak? Czyli podejrzewam, że jest to konsultacja z lekarzem, który w danej klinice stanowi autorytet. Natomiast wyjście z tego obszaru, w którym w tej chwili jest leczona, zdecydowanie jest pokazane jako coś, co stawia ją. Tutaj jest karta odrodzenia przy karcie papieża, więc ja bym powiedziała tak, dopiero w innym miejscu, w wyjściu z tego ograniczenia, w którym w tej chwili trwa, na krzyżu leży karta czwórki mieczy, czyli ja bym powiedziała, rzeczywiście ci lekarze jakby no nie są w stanie, ja powiem tak, nie jest to kwestia lekarzy i ich złej woli, jest to kwestia braku doświadczeń i pewnego rodzaju ograniczonej liczby trudnych przypadków, z którymi lekarze w tym miejscu, w którym pani Magda się w tej chwili znajduje, stykali się. Pani Danusiu, a kiedy trafi do tej kliniki? Znaczy, ja bym powiedziała tak, dla mnie to jest maj. Aha, a to jest, znaczy tak, to jest nakreślone bardziej gdzieś, że wyruszą z mamą w Polskę do tej kliniki, czy to jest, bo raczej tutaj na miejscu marne szanse. Znaczy, generalnie na pewno jest to konieczność wyruszenia w Polskę, ale ja to bym tak określiła, nie wiem skąd pani Magda jest. Natomiast jest to na pewno tak zwane miasto, które jest miastem aglomeracją. Czyli nie chodzi nawet o samo miasto wojewódzkie. To jest coś, co już jest postrzegane jako miasto, to, które stanowi samo w sobie autorytet, prawda? Warszawa, Poznań, Kraków. To są te miasta, które stanowią aglomerację w naszym kraju. A czy to może być Warszawa nakreślona? Może być, jak najbardziej tak. Jak a najbardziej one mają teraz szukać jakiegoś innego lekarza cały czas gdzieś? No karty pokazują, że tak. Dlaczego? Dlatego, że w niedługim czasie może się pogorszyć stan zdrowia pani Madzi. Właściwie ja bym powiedziała tak, stan samopoczucia. Tu się pokazują doskwierające bóle, które mogą powodować konieczność przyjmowania coraz silniejszych leków przeciwbólowych. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, jest pokazane, że pani Magda całą tę sytuację odbiera jako sytuację,
sytuację, gdzie w najgorszych momentach samopoczucia ma wrażenie, że z niej uchodzi życie. Rozumie pani? Czyli to jest dosyć duży próg takiego dyskomfortu wewnętrznego. Natomiast to, co jeszcze karty tutaj pokazują, to jest trochę złożone, bo historia, która ją na drogę choroby wprowadziła, jest historią, według tego, co pokazują karty, warunkowaną genetycznie. Mhm. Czyli ja mam wrażenie... A kiedy jest szansa, że wyzdrowieje? Powiem tak, nie udzielę odpowiedzi na to pytanie. Nie udzielę odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że po dostaniu się pod opiekę papieża, tak, czyli autorytetu medycznego na tak zwanym najwyższym poziomie wiedzy, czyli to już jest poziom profesora, doktora, a nie lekarza. Karty pokazują, że jest ograniczenie dotychczasowych sposobów leczenia, w tym również jest ograniczenie, nazwijmy to, konieczność jakby wywietrzenia z organizmu tych leków, które już zostały podane, i jest dopiero podjęcie czegoś, co ja bym nazwała testami medycznymi, czyli podajemy coś i sprawdzamy, jak organizm na to reaguje. Natomiast nie wchodzimy w fazę chronicznego podawania leku, żebyśmy mogli dość szybko wyzbyć się zawartości leku z organizmu, i jeśli nie ma wyraźnej poprawy, jest wtedy podawanie, ja bym powiedziała, jakby innej konfiguracji leków. Natomiast karty pokazują, że pod okiem tego autorytetu medycznego następuje zatrzymanie zmian, które według rozkładu kart są zmianami wtórnymi. Podstawą choroby jest jakiś problem genetyczny. Natomiast ja mówię to, co leży w kartach, tak? Czyli karty mówią o tym, że podstawą choroby pani Magdy jest podstawa genetycznego problemu zdrowotnego. Natomiast to, co w tej chwili najbardziej dotkwiera, są to wtórne stany zapalne, które pojawiają się w organizmie i które wywołują, ja bym powiedziała, jak gdyby dają objawy w oddaleniu od źródła problemu. W kwestii królowej mieczy wiemy, że objaw nie jest objawem występującym w miejscu źródła choroby. Pani Agnieszko, dokończę po przerwie, bo już nas czas się skończył między przerwami. O jakiś rodzaj analizy domysłu próbuje ustalić przyczynę takiego, a nie innego stanu zdrowia. Z drugiej strony jest pokazane, że kobieta i medyczna mogłaby pomóc owym paniom w znalezieniu dojścia czy w skonsultowaniu się z tym autorytetem medycznym. I tego chyba trzeba by się było trzymać. Karty geomantyczne mówią o tym, że, bardzo dziękuję, mówią przede wszystkim również jakby w skrócie o tym, że trzeba wyruszyć w drogę. Jest symbol głowy smoka. Głowa smoka przede wszystkim wskazuje na rozszerzenie wpływu, na, ja bym powiedziała, jakby działanie, które powoduje możliwość dotknięcia czegoś więcej niż to, co stanowi na dzień dzisiejszy nasze realia, bardzo zawężone zresztą. Jest to rozwój. I tu karty pokazują, że zdecydowanie na pytanie, jak będzie się finalizowało, że tak powiem, działania w obrębie zdrowia pani Magdy, karty przede wszystkim zamknęły się w układzie tak zwanego zdobywania, prawda? Czyli ja bym powiedziała tak, ona poprzez te wszystkie działania będzie odzyskiwała zdrowie. Nie możemy na dzień dzisiejszy powiedzieć jeszcze o całkowitym wyleczeniu. Wracam szybciutko do naszego króla denarów. Ten byk, o którym wspomniałam, jako symbol płodności, jako symbol urodzajności, jako symbol właśnie ziemi i jej możliwości pomnażania dóbr w wielu mitologiach, zresztą też i w tej nam znanej ze szkoły podstawowej czy ze średniej, właśnie byk symbolizował najwyższe bóstwo. Stąd też jest jakby ta informacja, że król denarów jest
tym absolutem, który działa sprawczo i zarządzająco, z ukierunkowaniem na pomnażanie tego elementu żywiołu, który nazywamy ziemią. Wiemy, że Zeus też na ziemię schodził, bardzo często wcielając się w postać byka. Dlatego jest to właśnie ten rodzaj nadrzędności bóstwa, tutaj poniekąd jakby użyty, przynajmniej w systemie kart Crowley'a. Po co schodził? A żeby rozsiewać swoje boskie nasienie, prawda? Jak to się mówi, żeby robić to, co do niego należało, i wprowadzać ziemianki w stan płodności ich ciała. Natomiast w ręku króla denarów znajduje się również dysk. Dysk, który u Crowley'a przybiera postać globu ziemskiego, opisanego, zapełnionego wzorami matematycznymi. To też jest jakby symbol tego, że w świecie materii funkcjonują zasady, które da się ująć. Zasady, które opisują przyczynę i skutek. Czyli jak gdyby kierując się konkretnymi założeniami, używając do tego konkretnych posunięć, można wyliczyć skuteczność, realną skuteczność materialną naszego działania obliczonego na zysk. Wiemy wszyscy, że materia jest być może najtrudniejszą do kształtowania przestrzenią, ale jednocześnie najłatwiej zauważamy naszą skuteczność jej kształtowania. Stąd też król denarów przede wszystkim jest tym, który zawęża swój obszar działań, swój obszar próby zrozumienia, czy to praw natury, czy, no właśnie, czy tych wzorów matematycznych, do przestrzeni, w której może w sposób realny działać. Jako ostatnia karta, 78. karta Tarota, jest również odniesieniem, jest jakby przeciwstawieniem do karty głupca. A często nazywa go się światem małych wtajemniczeń. I tu jest ta podstawowa różnica przesłania tego króla, jeśli chodzi o wszystkie inne dotyczące innych królów. Dlaczego? Dlatego, że wiemy o tym z wielkich wtajemniczeń, że karta świata przede wszystkim mówi o zatarciu się granic pomiędzy nami a światem zewnętrznym. Stąd jest ta nasza wolność. Nie dlatego, że przestajemy mieć swoją odrębność, ale dlatego, że nie toczymy wojny z przestrzenią zewnętrzną, że tworzymy system harmonijnego współistnienia, który daje nam przede wszystkim poczucie właśnie poczucie wolności, ale nie poczucie bezkarności. I tu jest też to nawiązanie. Król denarów jest dokładnie tym, który poznał świat materii w sposób taki, że stał się jego częścią. Witam kolejną osobę. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Ania mówi. Witam serdecznie. Ja mam pytanie dotyczące mojego związku. Chciałam się zapytać o przyszłość mojego związku i czy ten związek doprowadzi do małżeństwa. Czy to taki jest... Dobrze. Pani Aniu, jaką pani ma datę urodzenia? 26.07.77. A pani partner? A mój partner 1 stycznia 1975 rok. Trzy związek, lekcja. Powiem pani tak. Taki z pani partnera jest człowiek, który z jednej strony bardzo mocno potrzebuje kobiety do realizacji siebie w świecie rzeczywistym, ale z drugiej strony nie tworzy
integralnej części z tą kobietą. Rozumie pani? Mhm. Czyli on tak, on bez kobiety niekoniecznie jest w stanie żyć, więc jakby pani tutaj z tą swoją trójeczką, z tą taką kwintesencją kobiecości jest niemalże ideałem tego, co panu jest do życia potrzebne, ale z drugiej strony pani może mieć z racji tej ósemki z dnia urodzenia i to z 26, to jest karma miłości, może mieć pani bardzo silną potrzebę stanowienia, że tak powiem, kontroli i ustalenia planów, które są realizowane w taki realny, materialny sposób. Natomiast pan na pewno należy do osób, które mają dość dużą trudność podejmowania decyzji, które dywagują, które są takie trochę rozdygotane. On ma dość dużą ilość piątek, więc to też wskazuje na ruch w jego życiu, na dążenie do tej rodziny, a jednocześnie na realia, które niekoniecznie pozwalają na stworzenie układu w typie ciepłe kapcie, gazeta i telewizor i dziennik wieczorny. Rozumie pani? Mhm. No dobrze, ale popatrzmy, czy to doprowadzi. Więc tu w pewnym sensie pani musiałaby zaakceptować pewien rodzaj natury, która jest naturą, z naturą się nie da walczyć. Mm-hmm. I z losem też się nie da walczyć. Mm-hmm. Los można wykorzystać maksymalnie w obszarze, w którym jak gdyby pojmiemy, jaki wpływ ten los będzie miał w danym momencie. A pan ma dużo zmian w życiu, ale popatrzmy. Powiem tak, pani Aniu, trójki mają brak pokory wobec czasu. Są niecierpliwcami zwykle, więc tutaj pani musiałaby się trochę nauczyć cierpliwości. Teraz popatrzę, co tu się u pana dzieje. Pan przede wszystkim w tej chwili jest skoncentrowany nie na związku, tylko skoncentrowany jest na swojej sferze zawodowo-materialnej. Jest również pokazane, że między państwem wiele rzeczy jest niedomówione, że pan ma przyjętą postawę człowieka, który niewątpliwie przeżył coś trudnego emocjonalnie i cały czas niesie to na tarczy przed sobą. Czyli nie bardzo karty sugerują, że pan jest taki kompatybilny do współpracy. Pani chce się nim opiekować. Ma pani ewidentnie, emocjonalnie stosunek matczyny do niego. Natomiast intelektualnie zaczyna być pani nieco rozdrażniona, no właśnie takim jego chyba trochę płakaniem nad rozlanym mlekiem, nad swoim przeszłym życiem i nad trudnymi doświadczeniami, które go dotknęły. Karty pokazują, że tu może być dość trudno stworzyć związek, który byłby związkiem harmonijnym. Pan jest również pokazany jako emocjonalnie doświadczający takich różnych wpływów. Rozumie pani? Raz jest na tak, za dwie minuty jest, sam nie wie, czy na tak, czy na nie. Jest również pokazane, że wchodząc w pani w życie, w pewnym sensie jakby wnosi ogromną ilość problemów. To nie jest taki człowiek, który skończył jakiś etap życia i z tak zwaną czystą kartą wchodzi i będzie tą kartę zapisywał. On ciągnie 3928 ogonów, które przytłaczają go. Ja bym powiedziała tak, dziś karty pokazały obraz człowieka smutnego i zmęczonego życiem. Przyznam szczerze, że nie widzę do końca związku formalnego. Natomiast... Ale mogłabym się zapytać w takim razie, czy jeszcze na mojej linii życia będzie jakiś taki partner na stałe? Jeżeli tak, to kiedy? Ale pani Aniu, kocha pani tego pana? No, tak. No kocha pani, no bo karty pokazują, że pani kocha. Bo też tak zadałam pytanie, jakbym nie mogła sobie rzucić okiem na karty, tak? Więc ja bym powiedziała tak, w momencie, kiedy ja pani znajdę innego partnera, pani zacznie swoją energię rozpraszać i zacznie pani w sposób intelektualny podchodzić do niego, gdzieś jeszcze dodatkowo, być może dając do zrozumienia, że te kobiety wszystkie są diabła warte.
Może na razie niech się pani skupi na tym, co ja powiedziałam, że jest to człowiek, któremu nie można ustanawiać praw i zasad, choć pani ma bardzo silną potrzebę, wyjaśnij, albo czarne, albo białe. W życiu są jeszcze odcienie szarości, w życiu są jeszcze miliony różnych kolorów, które powodują, że to życie jest barwne, że no właśnie, stając na wprost drugiego człowieka, nie możemy go do końca określić, czy on jest dobry, czy zły, czy on jest na miarę, czy absolutnie w kompletnie innym rozmiarze, niż nam jest potrzebny. My jesteśmy w stanie w człowieku dostrzec i wyeksponować poprzez przykucie naszej uwagi te cechy piękne. Ja bym powiedziała tak, czy ktoś kiedyś stanie, jeśli nie będzie pani chciała tego związku, nad tym związkiem pracować, to nie ma takiej opcji, żeby ktoś nie stanął. Szczególnie, że ma pani w ostatnim cyklu życiowym 24, czyli szósteczkę, bardzo piękny związek oparty o miłość, oparty o rodzinę, czyli coś, co jest układem emocjonalnie doskonałym. Natomiast no dziś pani jeszcze cały czas ma pokazaną postawę dążenia w miłości. Może ten pan jest również takim troszkę nowym w pani życiu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, karty tylko pokazują, to jest taka uwaga do pani. Niech pani zejdzie na ziemię, niech pani nie dywaguje, niech pani czyta tego mężczyznę zgodnie z tym, co pani widzi. Niech pani nie próbuje się domyślać i niech pani nie toczy z nim dyskusji i polemik w swojej głowie. Dlaczego? Dlatego, że jest to też pewien rodzaj, ja bym powiedziała, przyjmowania absurdalnych sytuacyjnie postaw, które są wynikiem naszej dysputy intelektualnej, o której ktoś naprzeciwko w ogóle nie wie. Nawet dzikie zwierzę można do siebie przekonać, można oswoić, można wzbudzić zaufanie i można ukoić jakiś tam ból, jeśli ma się wystarczającą ilość czasu i cierpliwości. Jako ludzie bardzo często chcemy stanowić, bardzo często chcemy ustalić swój rytm, swój cykl. Bardzo często chcemy właśnie stworzyć pewien rodzaj takiego, ja bym powiedziała, albo-albo. Natomiast zakochała się pani w tym człowieku, widząc obraz tego, który dzisiaj karty przedstawiają. Ta forma, w której się pani zakochała, nie może ofiarować pani dziś tej jasności, którą pani ma w swoim żądaniu w głowie. Więc problem ludzi polega na tym, że najpierw zakochują się w inności drugiego człowieka, a później próbują tego człowieka przysposobić do swojego wyobrażenia o nim. Tak trochę filozoficznie pani odpowiedziałam, ale jeśli ja dzisiaj pani odpowiem tak, na pani drodze stanie inny mężczyzna, to ja pani odbiorę być może bardzo piękne chwile, które ma pani szansę przeżyć przy tym mężczyźnie. A być może, jako że jest to związek lekcja, że jest to związek sygnowany wibracją 9 i oparty o wibrację 9, może pani ma być jakąś wiedzą dla tego człowieka, a on ma być jakąś wiedzą dla pani. Niech pani sobie dzisiaj takim jednoznacznym określeniem, tak lub nie, nie odbiera tej lekcji. Niech pani nie próbuje przeskoczyć z zerówki na wyższe studia, bo sobie pani później na tych wyższych studiach i tak będzie musiała dać czas, żeby sięgnąć po wiedzę, która była przekazywana w całym systemie podstawówki i liceum. Natomiast jest to związek, który jest na pewno oparty o wiele niejasności. Jest to związek, w którym na dzień dzisiejszy państwo raczej powinniście się skupiać na chwili, która trwa, niż na
możliwości budowania przyszłości. Pan również może być człowiekiem, który w niedługim czasie doświadczy problemów emocjonalnych, które nazywamy żałobnymi, prawda? Więc są to lęki o kogoś bliskiego, są to niejednokrotnie również utraty tych naszych najbliższych, czyli tych naszych rodziców, są to choroby tych naszych rodziców. I ja bym powiedziała tak, jeśli pani jako kobieta w tym czasie sprawdzi się jako ta, która nie dyskutuje w swojej głowie i nie zadaje sobie pytań, a co ze mną w całym tym układzie, to wcale nie wykluczone, że w przyszłości macie państwo szansę na związek. Dziś tego związku jeszcze nie widać. Dziś widać wybuch wzajemnej fascynacji erotycznej w przyszłości. Ale na... No może tak powiem trochę jak mężczyzna, no na miłość boską właśnie o tą fascynację erotyczną przede wszystkim chodzi. Miłość duchowa, tak, jasne, może być do mistrza duchowego, ale jak się okazuje, bardzo wiele osób zaczyna pożądać fizycznie swoich mistrzów duchowych, więc ta nasza fizyczność, ona musi gdzieś być zrównoważona. I ta nasza duchowość też musi w pewnym sensie być oparta o fizyczność. Nie da się tak troszkę jak kosmita połknąć pastylkę i już pewne rzeczy mamy załatwione i z głowy. To tyle dla pani Aniu. Ja dałabym sobie jeszcze czas i raczej bym się skoncentrowała w danym momencie, dokąd pani ma to uczucie w takiej formie pokazane, w jakiej ono jest pokazane, na stworzeniu na tyle przyjaznej postawy emocjonalnej, żeby stanowiła pani nie terapeutę, bo jak stanie się pani terapeutką tego człowieka, to już nigdy nie będzie pani jego partnerką, ale przede wszystkim, żeby pani pokazała to ciepło, które pani w sobie nosi. Właśnie te 26 powoduje, że nasze życie uczuciowe ma szansę zrealizować się zgodnie z naszym pragnieniem, ale nigdy w krótkim czasie. Na tym polega karma, na tym polega ta lekcja karmiczna, którą żeśmy sobie przynieśli. Nic nie da rady się przyspieszyć. Jest takie fajne powiedzenie, szybko to leciało, drzewo się zabił, prawda? I akurat osoby, które mają te ósemki, szczególnie z 26, powinny pamiętać o tym, że do spełnienia uczucia, do zrealizowania marzeń, które opiewają życie uczuciowe, potrzebne jest bardzo dużo czasu, potrzebna jest również ta wytrwałość i potrzebne jest jasne ukierunkowanie się na tego, kogo kochamy. Rozproszenie, a trójki mają tendencję do rozpraszania, więc pani droga życia troszkę jakby rozbija tę solidność ósemki i to dokończenie dzieła tworzenia, prawda? Ale no właśnie może po to ten mężczyzna się zjawił na pani drodze. Dobrze, ja teraz odpowiem szybciutko na te SMS-y, które już tu mam. Pani Małgorzata, urodzona 20.05.1960. Pani Danusiu, dziękuję za rady. Próbuję ustabilizować finanse. Kiedy to zrobię? Co mówi moja numerologia? Wiem tylko, że jestem piątką w 8 roku osobistym. Pozdrawiam. 5, 2, 10... 16, 7, 9, 14, 5, 8, faktycznie. Już popatrzymy, pani Małgosiu. Ja bym powiedziała tak, niech pani nie próbuje ustabilizować finansów, tylko niech pani po prostu ustabilizuje, bo to jest taka troszkę pułapka naszej podświadomości. Próbowanie ma to do siebie, to jest to, co ja bardzo często podkreślam państwu na spotkaniach osobistych. To, jak myślimy, uważaj na swoje myśli, stają się słowami, uważaj na swoje słowa, stają się czynami, uważaj na swoje czyny, bo stają się twoim losem. Pani Małgorzato, pierwsze, kiedy pani się uda ustabilizować te finanse, ja bym powiedziała, że jeśli, no tak jakby troszkę z pani SMS-a wynika, że już pani ze mną w jakiś tam sposób konsultowała i swoje działania, i swoje posunięcia, i jeśli rzeczywiście pani
tak to realizuje, jak karty pokazują, to jest pani na bardzo dobrej drodze do tego, żeby w sposób definitywny zamknąć okres niepewności materialnej w swoim życiu. Kiedy pani to ustabilizuje, karty pokazują, że najbliższe 3 miesiące są dla pani bardzo dobrymi miesiącami, jeśli chodzi o tę sferę zagospodarowania tej właśnie przestrzeni zawodowo-materialnej. I to będzie skutkowało w pewnym sensie poczuciem odzyskania panowania nad swoim życiem, przede wszystkim tym materialnym, ale również dojdzie pani do wniosku, że pani nareszcie jest w stanie podejmować decyzje i to, co się dzieje, jest skutkiem podjętych decyzji, czyli że tak się nie dzieje, że jakiś tam nie wiadomo z jakiej przyczyny, nie wiadomo z jakiego powodu dochodzi do takich czy do innych sytuacji w pani życiu, tym ekonomicznym. Natomiast karty pokazują, że do pełnego takiego poczucia lekkości bytu, wręcz bym powiedziała nieznośnej lekkości bytu, potrzebuje pani roku, potrzebuje pani cyklu. Lato przyszłego roku jest momentem, w którym jest pani osobą jasno znającą swoją sytuację ekonomiczną i jest pani również osobą, która cieszy się z tego, że pewne poplątane ścieżki zostały rozplątane. Na jesieni tego roku będzie jeszcze działa się sytuacja, w której w dość ekstremalnych warunkach będzie pani musiała zamknąć w sposób jakiś formalny stare rzeczy. I to będzie koniec tych takich trochę kul karmicznych, które panią mogły spowalniać. Bardzo ładnie sobie pani z tym wszystkim poradzi. I ja bym powiedziała tak, ósemka daje właśnie to coś, co nazywamy jasnością decyzji. I dla osób, które no właśnie mają tych piątek trochę w nadmiarze w pani przypadku, ta ósemka jest o tyle pomocna, że łatwo jest doświadczyć skutku działania, czyli konsekwencja wprowadza stabilizację, brak konsekwencji wprowadza destabilizację. I zaczyna się robić jasny, klarowny obraz. Bardzo ładnie pani Małgosiu z pani sobie z tym poradzi. Ja mam wrażenie, że najbliższe 3 miesiące pozwolą pani stworzyć bardzo dobrą przestrzeń, w której się pani porusza, ekonomiczną. A tak jak mówię, dla mnie 1,5 roku potrzeba na to, żeby pani w ogóle nie miała już żadnych lęków i że pani definitywnie wyczyściła jakiekolwiek sprawy, które są tak zwanymi sprawami wysoce urzędowymi, czy koniecznością podejmowania jakichś decyzji, które już opierają się o tak zwane ruchy dokumentacyjne. W tym roku zmiana cyklu, bo już tak państwu obiecywałam, że muszę sprawdzić, w tym roku zmiana cyklu numerologicznego następuje 9 września. Także tak naprawdę mamy o tyle dobrą sytuację, że jeśli ktoś jest pod wpływem trudnej do realizacji wibracji, to aby do lata, a po lecie już zaczyna się bardzo silny wpływ tej następnej wibracji. W pani przypadku będzie to coś, co ja nazywam wyczyszczeniem starych rzeczy i to powoduje super sytuację na przyszłość. I teraz tak, pani Agnieszka, 11.3.76, pani Danuto, czy powinnam wyjechać w przyszłym tygodniu za granicę, czy coś zmieni się w moim życiu osobistym? Pani Agnieszko, pyta mnie pani, czy pani powinna, a karty pokazują, że pani wyjedzie, więc już jakby ja nie będę podejmowała oceny słuszności tudzież niesłuszności tej decyzji, aczkolwiek jest to ekonomicznie genialna decyzja w pani życiu. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, na zmianę w sprawach uczuciowych pani musi poczekać jeszcze co najmniej 1,5 roku. Ten wyjazd nie zmienia nic w sposób stały w pani życiu uczuciowym. Oczywiście pani może kogoś tam poznawać, natomiast to nie jest ten tak zwany przełomowa decyzja w życiu, która po wyjeździe powoduje, że tam już czeka książę Karol na panią i od razu się pani na lotnisku będzie oświadczał. Natomiast jest to genialna decyzja, jeśli chodzi o osiągnięcie statusu materialnego, który daje pani jedną podstawową rzecz w życiu niezbędną. Niezależność finansową. Niezależność finansową, która powoduje, że
nie odczuwamy rodzaju determinacji przy wyborze partnera. Nie kierujemy się, nazwijmy to, ekonomiczną stroną. My wtedy mamy ten luksus kochania pomimo, a nie kochania za. Dopiero, tak jak powiedziałam, za półtora roku na Pani drodze staje miłość, ale wtedy jest Pani przygotowana na odbieranie tej miłości czystej, tej miłości przez duże my. Nie tej miłości, która ma przykryć, no niech ktoś będzie, kto mi rozwiąże parę problemów, albo przy kim łatwiej będzie mi ogarnąć swój chaos materialny. Pani Agnieszko, życzę powodzenia i naprawdę warto jest jechać, także niech się Pani niczego nie obawia. I Pani Tatiana, 26.12.89 rok, Pani Tatiano, tu syna wyciągałam tych kart dla Pani, bo zadała mi Pani pytanie, które wcale nie jest łatwe w odpowiedzi. Pani Tatiana, 26.12.89. Mam pytanie, czy warto naprawiać mój związek czteroletni? Czy mój partner, mówiąc, że chce to naprawiać, mówi szczerze, czy mnie kocha naprawdę? Przemek, 29.09.89. Ja bym Pani tak, Pani Tatianko. Z Przemkiem jest pewna bida, bo Przemek dla mnie jest schizofrenikiem emocjonalnym. Jest to człowiek, który ma taką ilość jedenastek, że tak naprawdę on sam chwilami może odczuwać ciężar swojej osoby w swoim życiu. Ale dokończę Pani po połączeniu. Halo? Halo? Halo, halo. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Pana, ja do Pani dzwonię w takiej sprawie trudnej, rodzinnej. Moja córka się rozwiodła z mężem, jest walka o dziecko. Mhm. Daty urodzenia popodam. Dobrze. Mhm. I moja córka 9 lipiec 1973. Tak. Jej były mąż, 4 stycznia 73. Tak. I dziecko, 7 czerwiec 2004. 10, 11, 20, 20. I w sądzie jest sprawa, no i sprawa jest taka na noże, jest bardzo trudna sprawa, bo ojciec mieszka za granicą. Znaczy powiem Pani tak, że trudna sprawa nie jest dlatego, że ojciec mieszka za granicą, tylko dlatego, że ojciec ma naturę wojownika. Dlatego, że ojciec ma naturę nie chodzenia wedle ustalonych zasad i nie kierowania się ogólnie przyjętymi zasadami, tylko raczej jest człowiekiem, który chce po swojemu. I tu jest ten ciężar, rozumie Pani? Bo jest to po pierwsze człowiek, który chce stawiać na swoim, nie ma w nim elastyczności. W Pani córce też nie ma elastyczności, więc to jest w pewnym sensie, ja bym powiedziała, to jest tak, jakby dwóch tytanów ścierało się i który ustoi, ten wygra. Natomiast jakie jest Pani pytanie, proszę mi powiedzieć? Moje pytanie jest, czy wygra moja córka sprawę w sądzie o dziecko, czy zostanie to dziecko przy matce? I o zdrowie córki, jeżeli Pani coś zobaczy. Proszę Panią, trochę to tak wygląda, jakby... Czy Pani zna historię tego związku? Bo karty pokazują, jakby Pani córka jednak miała powody do tego, żeby się obawiać, że sąd może niekoniecznie się przychylić do jej opieki nad dzieckiem. No tak, oczywiście, że są obawy. Ja wiem, tylko wie Pani, w racjonalnym świecie, jeżeli wobec matki nie występują żadne zarzuty, to nie ma obaw, że dzieci zostaną jednak przypisane matce. No nie, jest konwencja międzynarodowa i tutaj uczucia nie odgrywają roli, tylko przepisy prawa. Pani córka będzie miała... że tak powiem, uznane, prawda? Aczkolwiek jest pokazane, że ojciec też będzie miał współprawa. Natomiast ojciec nie będzie do końca usatysfakcjonowany z obecnego tego wyniku sądowego i on go będzie dalej zaskarżał. Aha. Czyli ta sprawa nie jest sprawą, która kończy definitywnie problem szarpania się mężczyzny o dzieci. Natomiast karty pokazują, że Pani córka będzie w stanie, nawet przy jego odwołaniach, te dzieci jakby mieć koło siebie.
To, co jest dziecko, tak? To, co jest jeszcze pokazane, jest również pokazane, że w pewnym momencie pani córka będzie zmieniała przestrzeń życiową. Jest tu zmiana miejsca zamieszkania, związana ze zmianą miasta, być może nawet kraju. Natomiast jest to dobrze, żeby to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że karty pokazują, że ona wtedy poniekąd jakby będzie nie tylko poprzez działania takie normalne chroniła dzieci, ale również poprzez utrudniony, o tak to nazwijmy, dostęp w dniu codziennym ojca. Ten mężczyzna będzie miał również pomysł na to, żeby w sposób agresywny dochodzić swoich roszczeń. No tak. Także tutaj jest trochę problem. Natomiast ona nie przegra tego. Pozytywnie raczej tak, zakończyła. Tak, zdecydowanie. To ona jest osobą, dokładnie, ona będzie za granicę wyjeżdżała. To ona jest osobą, przy której będą dzieci. A proszę jeszcze powiedzieć na temat jej zdrowia, co pani widzi. A ja nie jestem od tego, żeby widzieć jej zdrowie, tylko na pytania mam odpowiadać. Jakie jest pani pytanie dotyczące zdrowia córki? No, moja córka ma problemy ze zdrowiem, no oczywiście trudno mi powiedzieć, to jest wiele problemów ma. Ja rozumiem, ale ja jestem, wie pani, trudno mi jest diagnozować choroby pani córki, więc jeśli pani sprecyzuje pytanie na zasadzie dolega i to, jak się zakończy proces leczenia, to możemy rozłożyć kartę. To proszę mi jeszcze powiedzieć, ja podam swoją datę urodzenia, czy warto w tym roku dom sprzedawać, bo chcę się wynieść z mojego miejsca zamieszkania. Dobrze. Jak pani ma, a w ogóle jak pani ma na imię? Ja mam Hanna na imię. Tak. I urodzona jestem 23 kwietnia 1946. Dobrze. 10, 16, 20, 23, 47. Oj, jest pani w piątym roku osobistym, to taki trochę właśnie może panią nosić. No taki niedobry rok chyba. Taki jest niestabilny, niespokojny. Zaraz zobaczymy, co dla pani by przyniosło podjęcie właśnie tego pożegnania miejsca i... Znaczy, ja bym tak, pani Haniu, ja mam wrażenie, że to się dokona. Natomiast nie jest to tak zwane dokonanie się szybkie. Zmiana miejsca życia, czyli zmiana w ogóle miejsca zamieszkania, dla pani jest bardzo dobrą zmianą. Natomiast karty też pokazują, że ona się nie dokona przed przełomem tego i przyszłego roku. Że to jest jednak troszkę zaznaczone, po pierwsze, pani pewien rodzaj wymagań i tutaj proszę od tych wymagań nie odstępować, prawda? Bo nie po to pani będzie sprzedawała dom, żeby go sprzedać na warunkach, które nie zaspokoją pani przyszłych potrzeb. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, karty pokazują, że do grudnia tego roku pani już będzie w obszarze tworzenia swojej nowej przestrzeni życiowej. Aha. Mhm. I nawet z kimś po prostu, z jakimś przyjacielem. Znaczy, pytałyśmy o sprzedaż domu, nie pytałyśmy o przyjaciela. A chciałaby pani też zapytać, czy ktoś będzie przy pani? Tak. Tak, będzie przyjaciel. Jest karta świata. Karta świata dla kobiety symbolizuje, ja bym powiedziała, jakby właśnie spotkanie partnera, który będzie dopełnieniem, który będzie tym kimś, kto spowoduje, że czujemy się pełne, czujemy się potrzebne, czujemy się realizujące na planie każdym, na planie fizycznym, na planie emocjonalnym. Dla mężczyzny karta świata mówi o spotkaniu dokładnie tej kobiety, która powoduje, że no właśnie, że już się nie chce z nią rozstawać, że spotkał tą tak zwaną drugą połówkę. Zresztą karta świata w systemach odczytu emocjonalnego zawsze mówi o dopełnieniu, czyli bez względu na płeć jest to właśnie ta druga połówka. To jest to zjednoczenie, to jest to odnalezienie tych dwóch elementów duchowości, które ponoć kiedyś
diabeł przyciął na pół i rozrzucił po całym świecie i od tamtej pory tułamy się, żeby znaleźć tę naszą drugą połówkę. Także bardzo ładnie tutaj się dla pani pokazała ta zmiana, tylko ona nie jest pokazana, jakby się miała realizować w jakimś takim bardzo szybkim tempie. Dla mnie jest to tempo, które będzie opiewało około 9 miesięcy, najmarniej 9 miesięcy. Natomiast pierwsza dekada koziorożca pokazana jest już jako tworzenie swojej nowej przestrzeni życiowej, a pierwsza dekada koziorożca to jest koniec grudnia, więc pani tak naprawdę do końca tego roku ma absolutnie szansę na to, żeby święta spędzić w nowym miejscu, być może jeszcze nie w pełni tak skonstruowanym, jakby pani chciała, ale już na pewno na tyle przysposobionym, że możemy sobie pozwolić na spędzenie tych świąt Bożego Narodzenia, czy tam Nowego Roku. Pani Tatianko, ja bym powiedziała tak, czy pan Przemek panią kocha? Jest to dość trudne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowanie karty pokazują pewien rodzaj niedostatku emocjonalnego, który jest udziałem pana Przemka. Czyli w pewnym sensie ja bym mogła powiedzieć tak, na taki sposób, na jaki potrafi, to kocha. A czy wiele potrafi? Niewiele potrafi. Ja zaczęłam przy dacie urodzenia, że jest to mężczyzna posiadający ogromną ilość jedenastek. Dla mężczyzn wibracja 11 jest nie najszczęśliwszą wibracją. Jest utrudniającą podejmowanie decyzji z poziomu, no właśnie, jedynkowego, tak? Czyli z poziomu słońca, jasności naszego działania. Zdecydowanie jest to mężczyzna, który potrzebuje absolutnego posłuszeństwa, natomiast jest to też mężczyzna, który chce, żeby pani uznała jego prawdy życiowe. On poniekąd, jak gdyby, nie jest w stanie w sposób spokojny i harmonijny tworzyć relacji partnerskiej. On jest raczej człowiekiem, który potrafi dążyć do związku, ale w momencie, kiedy uzyskuje jakiś rodzaj pozycji w tym związku, nadużywa władzy. Tak bym to mogła określić. Jest w tym wszystkim też pokazane, że rodzina, z której się wywodzi, była rodziną, gdzie mężczyzna stanowił absolutnie niepodzielny autorytet. Pani jest pokazana jako ktoś, kto chce tworzyć układy partnerskie. I tu będzie pani miała problem, ale z drugiej strony karty również pokazują, że na dzień dzisiejszy ma pani bardzo wiele bólu do pokazania, który stał się udziałem pani, ja bym powiedziała, pani fizyczności. Natomiast intelektualnie pani tworzy system uzależnienia od tego mężczyzny. I to jest tak. Jest to związek, który jest bardzo silnie przyciągający wzajemnie panią do niego i jego do pani. Natomiast ja bym powiedziała, że to jest trochę tak między państwem, jakbyście się przyciągali po to, żeby w pewnym sensie rozpoczynać proces budowania, a później na poziomie podmurówki rozpoczynać batalię na tej podmurówce. Czyli znowu zamiast dalej budować piętro, to zaczynamy rozsadzać tą podmurówkę od środka. Czy będziecie państwo w stanie do końca zbudować stabilny związek? Karty pokazują, że będzie bardzo trudno. Czy warto ratować? Zawsze warto dać tę jeszcze jedną szansę. Odejść zawsze pani zdąży. Czy jeszcze nasze drogi się zejdą? On ma na imię Bogdan, urodzony 22.5.51. Ja, Irena, urodzona 20.10.50. Byliśmy razem 4 lata. Nie jesteśmy od 3 miesięcy. Zaraz zaczynamy, pani Irenko. Zejdą. Zejdą. Tu karty w ogóle z przełożenia już od razu pokazały w centrum układu, w centrum przełożenia. Szóstkę pucharów. Szóstka pucharów jest to powrót do przeszłości, powrót do czułości, powrót do miłości, powrót do tego, co było źródłem naszego dobrego samopoczucia. Natomiast ewidentnie to, co się między państwem wydarzyło, karty określiły dwójką mieczy. Dwójka mieczy u Crowleya nazywa się pokój przywrócony. Jest to w pewnym sensie błąd w założeniu, bo na poziomie
że tak powiem, dwójki mieczy, nie dokonała się jeszcze żadna wojna. Natomiast ten pokój przywrócony raczej wskazuje na sytuację pewnego rodzaju konfliktu wewnętrznego, pewnego rodzaju dylematu, który powoduje, że my zamykamy się na naszego partnera, czy zamykamy się na sytuację i zaczynamy obrabiać tą sytuację tylko i wyłącznie z punktu widzenia wewnętrznych doznań, wewnętrznych analiz i wewnętrznych odczuć. Jest to zawsze informacja o jakimś dylemacie, który nagle powstał, ale nie w świecie zewnętrznym, tylko w świecie wewnętrznym. Natomiast zaraz zobaczymy, jak tu pan Bogdan i kiedy się będzie do pani przybliżał. Wie pani co? Na wiosnę karty pokazują, że zdecydowanie pojawia się po raz drugi nowe źródło życia, nowa koncepcja wejścia w relacje. Jest również pokazane, że pierwsze spotkanie pani z panem Bogdanem będzie spotkaniem, w którym pani znów pokaże twarz kobiety ciepłej, kobiety empatycznej, kobiety, która w pewnym sensie nie zapomniała tego, co łączyło i nie rozumie, dlaczego tak się stało. Natomiast karty również pokazują, że pan Bogdan w tym samym czasie, czyli w tym czasie bieżącym, jest pod wpływem kobiety nieco takiej, ja bym powiedziała, o odmiennej strukturze charakteru niż pani. Kobiety, która jest zawłaszczająca przestrzeń i kobiety, która być może na samym początku może być fascynująca, ale jest to rodzaj kobiety, która nie pozostawia miejsca dla mężczyzny. W pewnym sensie jest to rodzaj płytkiej relacji, gdzie kobieta traktuje mężczyznę dość instrumentalnie. Stąd też karty pokazują, że tak, jak najbardziej państwo wrócicie do siebie i jest szansa na tę miłość, ja bym powiedziała, już taką dojrzalszą. Ale mamy połączenie. Halo? Dzień dobry pani Danusiu. Dzień dobry. Mówi Ilona. Tak. Podam może datę urodzenia. 12.09.1974. Mhm. I chciałabym zapytać o sferę uczuciową, o moje życie osobiste, czy sobie w końcu ułożę i czy moje relacje z Krzysztofem wrócą jeszcze do tego, co było, bo teraz jest takie wyciszenie. Chodzi mi o Krzysztofa, on się urodził 6.07.73. Teraz jest takie zawieszenie, jakby pani mogła powiedzieć, co będzie dalej. No i w ogóle na temat mojego życia osobistego, czy ja w końcu sobie jakoś ułożę, bo trochę mam problemy. Jakby pani mogła numerologicznie powiedzieć, pani naprawdę bardzo fajnie mówi, dużo wiedzy przekazuje. 10, 17, 21... Dobrze, na numerologii pani Ilonko się skupię, jak nam się skończy połączenie, bo to troszkę szkoda czasu na taką, prawda, opowieści zielonego lasu. Ale czy to w tej mojej dacie jest, że ja się jest, tak musiałam pani w drugim punkcie to znaczy, ja bym powiedziała tak. Lepiej. Pani Ilonko, pani w pierwszym punkcie zwrotnym, czyli w tej takiej początkowej fazie swojego życia, ma trójeczkę, a trójeczka wskazuje właśnie na pewien rodzaj, ja bym powiedziała, jakby trwania w trójkątach, trwania w układach, w których jest więcej niż dwoje, a za mało do czwartego punktu podparcia, czyli do zamknięcia formy. Natomiast drugi punkt zwrotny ma pani już pod wpływem wibracji 6. To jest wibracja rodziny, miłości, związku, dzieci, tego wszystkiego, co jest, ja bym powiedziała, co jest najfajniejsze w życiu kobiety. Ale już szybciutko patrzymy. Pani i pan Krzysztof. Teraz to takie trochę pobojowisko emocjonalne mi się pokazało. On nagle się zamknął w sobie, jest cisza, ani w tą, ani w tą, nie wiadomo o co chodzi i ja bardzo cierpię, nie wiem. Już, zaraz, wszystko będziemy wiedziały. O. Pani Ilonko,
czerwiec powoduje, że pan Krzysztof wraca do poprzedniej formy swoich wyznań uczuciowych. Przed czerwcem karty pokazują, że może rozpocząć z panią takie funkcjonowanie na zasadzie ofiarowywania pani materialnych działań, które już dają wymiar jakiegoś tworzenia. Na dzień dzisiejszy, dlaczego on się cofnął? Karty pokazują, że on się po prostu miota. To jest tak, jakby robił krok do przodu, dwa do tyłu, krok do przodu, tak, dwa do tyłu. A dlaczego? Dlatego, że jest pokazany jako człowiek uwikłany dokumentacyjnie, człowiek, który nie może przerwać swoich zobowiązań z dnia na dzień. I to jest trochę na tej zasadzie, jakby z jednej strony się tego obawiał, z drugiej strony miał nadzieję, że sprawy się same rozwiążą. No samo to się w naszym życiu komplikuje, samo to się niewiele rozwiązuje. Ja zawsze jak widzę tego typu obraz, to mam takie przewrotne pytanie. No liczysz na to, że Pan Bóg za ciebie posprząta i umrze twoja partnerka? No bo tak, bo samo tylko w ten sposób się może rozwiązać, że ktoś schodzi z naszej drogi życia. Natomiast karty pokazują, że tutaj przed Państwem jest okres w tej chwili niepokoju. No, on się cofnął, bo Pani zaczęła być w pewnym sensie doskakująca do gardła. O tak bym to nazwała. Natomiast wynika to przede wszystkim z faktu uświadomienia sobie poranionych uczuć i takiego tracenia czasu w niestabilności emocjonalnej, której Pani doświadcza. Natomiast kiedy jego nie ma, to Pani serce płacze, Pani dusza płacze, Pani umysł płacze, wszystko w Pani płacze. I ja bym powiedziała tak. Trochę jest to pokazane, Pani Ilonko, jakby Pani chciała popchnąć go do działania jakimś rodzajem zachowań, które są kompletnie nieadekwatne dla Pani osoby. Przedobrzyło się trochę tu. Natomiast czy Państwo do siebie wrócicie? Tak. Czy Państwo będziecie związkiem małżeńskim? Będziecie. Na to potrzeba czasu, ale dziesiątka pucharów na przyszłość. Tylko ja powiem tak, niech Pani sobie odpuści wpływ trójki mieczy, diabła i pazia mieczy. Dlaczego? Dlatego, że to jest sekwencja kart, która mówi, że desperacja posuwa Cię do działań, które graniczą z działaniami manipulacyjnymi. Zaczynasz... Czyli mam być, nic się nie odzywać, pozwalać mu działać, nie naciskać, nic nie robić? A ja bym powiedziała tak, jeśli już, to musi być konstrukcja, bo jeśli czegoś nie chcemy, to musimy wewnętrznie czuć, że nie chcemy. Nie możemy odgrywać teatru jednego aktora. Pani odegrała teatr jednego aktora, Pani Aldonko, Pani Ilonko, a Pan Krzysztof zareagował w ten sposób, jakby się cofnął, wziął na przeczekanie i zaistniał w momencie, kiedy Pani już będzie tak zmęczona swoim cierpieniem, że przyjmie go w każdej formie. A proszę powiedzieć, bo jeszcze jedna rzecz. Kiedy on się ze mną skontaktuje? Bo teraz jest cisza. Czy on się ze mną skontaktuje? Ja myślę tak. On będzie próbował się z Panią kontaktować na przestrzeni 7 dni pod pretekstem. A wie Pani co, bo ja będę jechać do tego miejsca, gdzie on teraz jest. To jest 23 marca. Czy ja się z nim wtedy spotkam? Zaraz czy zobaczymy. Jest, czy karty pokażą, że ja się z nim spotkam zaraz wtedy? Zaraz zobaczymy. Bo jest tutaj, ja bym powiedziała, jakby takie troszkę ćwiczenie przez Pana Krzysztofa, bo on tak, to nie jest tak, że on się cofnął i wszedł na przykład w fazę czwórki mieczy, tak, pod tytułem niech się dzieje wola boska, zapalimy papieroska. Nie, on wyszedł w układzie siódemki mieczy i to jest rodzaj takiego, ja bym powiedziała, jakby zdobywania wiedzy o Pani w sposób, w którym Pani niekoniecznie wie o jego wiedzy. Rozumie Pani? Czyli taka trochę inwigilacja mi się tu pokazała. Czy Państwo się spotkacie? No, ja powiem tak. Trochę jest to pokazane, jakby było dosyć ciężko się spotkać, a Pani taka próba ustanowienia tego spotkania może doprowadzić do sytuacji, no właśnie, jakby przesuwania tego w czasie, bo może Pani trafić w moment, w jego akurat sytuacji życiowej, w danym momencie, gdzie nie będzie w stanie się z Panią spotkać. Aczkolwiek będzie, że mam wyznaczony ten wyjazd i tego dnia tylko i wyłącznie mogę tam być. Ja, nie ja jest rozumiem, tak, że natomiast ja jadę specjalnie, żeby z nim się spotkać. Ja jadę w innej w ogóle sprawie. Ja wiem, bo karty to pokazują. Natomiast ja nie mogę Pani obiecać spotkania, na pewno będzie kontakt w tym czasie.
Mhm. Bo ja mu dzisiaj dałam znać, że ja będę. On się w ogóle nie odezwał i nie odzywał się już od miesiąca. Mhm. I nie wiem, czy on mi w ogóle na to odpowie i czy w ogóle się spotkamy, bo ja już więcej nie napiszę, już więcej nie dam znać, nie będę z nim rozmawiać. Mhm. No i dlatego mnie to ciekawi. Jest teraz taka sytuacja zawieszona między nami. W sumie bez powodu. Tak. Znaczy tak, to jest teoretycznie tylko bez powodu, bo powodem jest to, nie, karty pokazują, że nie, że pan Krzysztof w tej chwili, ja bym powiedziała, jak gdyby nie podejmie działania, które miałyby być działaniem ustanawiającym państwa spotkanie. To jest tak, jakby on miał świadomość, że na tym spotkaniu musiałby coś jasno określić, a on po prostu dziś nie ma pani niczego do określenia. Natomiast pani w jego układzie stanęła w pozycji karty cesarzowej przy gwieździe, więc ja bym powiedziała tak, on musi odetchnąć w całej tej sytuacji takiego, ja bym powiedziała, że w pewnym sensie jakby jego stan psychoemocjonalny jest stanem człowieka lecącego na oparach życiowych, czyli w pewnym sensie jest tak zmęczony całą tą sytuacją, w której bierze udział, że ma ochotę, myśli sobie, o tak to bym nazwała, że zerwanie tego układu byłoby może najlepszym w jego sytuacji. Karty również pokazują problem materialny, który się do tego wszystkiego dołączył. Stąd też jest bardzo często u mężczyzny występuje struktura myślowa pod tytułem nie stać jest mnie na coś, prawda? Natomiast poniekąd, ja bym powiedziała tak, żeby coś się odrodziło, musi umrzeć, czyli żeby on przypomniał sobie szczęście, czyli żeby w jego głowie zaistniał moment, gdzie pani obecność przy nim była przez niego odbierana jako szczęście, musi zaistnieć moment, w którym pani nieobecność będzie go bardziej bolała niż życie, które ma. I jak gdyby trochę paradoksalnie pan Krzysztof idzie w taki układ doświadczenia całkowitego przybicia i później takiej rozpaczliwej próby odzyskania poczucia szczęścia, którego doświadczał. Ja powiem pani jedną rzecz. Tu, jak gdyby stawiając panią w karcie cesarzowej, tarot dał do zrozumienia tylko jedną rzecz. Pani się przyzwyczaiła już do tej sytuacji. On tę sytuację przeżywa cały czas. Pani jest w tej komfortowej sytuacji, że pani jest wolna. Pani nie jest poza tym dylematem, czy być, czy sobie co innego w życiu układać, pani nie musi niczego rozwiązać. Pani musi tylko rozwiązać w swojej głowie, o tak bym powiedziała, swój stosunek do tej sytuacji, aż i tylko. Natomiast on do tego wszystkiego ma właśnie ten rodzaj, ja bym powiedziała, jak gdyby ekonomii, która jest ekonomią w tej chwili nie najszczęśliwszą w jego wypadku. Musi zobaczyć siebie odchodzącego definitywnie z tej przestrzeni życiowej, w której jest, musi poniekąd sięgnąć dna, żeby na tym dnie zrozumiał, co chce ratować. Bardzo często jest tak, że jeśli nie widzimy wyjścia z sytuacji, to dobijamy się. Dobijamy się podjęciem decyzji, która jest łatwiejsza do wprowadzenia w życie, ale trudniejsza do udźwignięcia w tym życiu. I to jest poniekąd jakby taki weryfikator. Potem już zaczyna się zupełnie inne patrzenie w przyszłość. Dlatego pani Ilono, no ja sobie jeszcze tylko postawię karty, czy pani w ogóle jeszcze będzie układała sobie to życie uczuciowe. Szósty, siódmy to raczek, więc jemu też nie jest łatwo, bo struktura raka jest strukturą wycofującą się. Ja bym powiedziała tak, nie tylko będzie pani, i trochę jest przewrotny ten tarot, albo złośliwy, albo podły, albo nie wiem jaki, albo może ja już jestem podła jakaś, bo karty pokazują, że swoją drugą połowę pani znalazła, czyli poniekąd jakby pan Krzysztof jest właśnie tym brakującym elementem całości pani duszy. To, co on wnosi w pani życie, jest w pewnym sensie jakby zgodne z pani drogą życia, z pani wibracją urodzeniową. Jeszcze na razie pani jest pod wpływem tego trójkąta. Natomiast pani idzie w kierunku stabilizacji. I to samo karty pokazały.
to, co daje ci szczęście, uzyska moment zamknięcia w czwórce denarów. Czwórka denarów mówi o pewności, o zbudowaniu domu, który nie jest tymczasowy. Ona też wskazuje przy karcie świata, że spotkanie tej dwójki, które połączyło ich ciała, ich serca, ich dusze, zostanie formalnie zapisane w przestrzeni materialnej, czyli zostanie to zamknięte w formie jesteśmy razem. No dziś to w ogóle ja bym powiedziała, jakby pani wpadła też na pomysł, żeby siebie samą poturbować pod tytułem to ja sobie znajdę kogoś innego, to ja się jeszcze raz zakocham. A jak można doświadczyć dwójki pucharów dziś, jeśli wczoraj pani doświadczeniem był as pucharów? To jest trochę na tej zasadzie, będziesz próbowała zakochać się, kiedy twoja miłość do tego człowieka jeszcze kompletnie się nie wyczerpała, bo pani dziś stoi mi w piątce mieczy, próbuje pani podjąć decyzję, która jest aborcją na własnym sercu, aborcją na tym uczuciu, którego pani doświadczyła. Karty mówią, podchodź do tego lżej. Podchodź do tego w sposób taki troszkę może nie filozoficzny, ale w taki sposób trochę bez nadmiernego dramatyzowania. Po co sobie chcesz złamać nogę? Tylko po to, żeby mniej odczuwać ból zranionego serca? Tak naprawdę to nie serce pani jest zranione, to są pani ambicje zranione, to jest pani ego zranione. To jest najczęściej przyczyna takiego rozdzierającego bólu intelektualnego, który niestety kaleczy również i nasze wnętrze. Natomiast karty pokazują, że jak najbardziej będzie pani osobą, która legalizuje swój związek. Natomiast nie mogę pani powiedzieć, bo tak, jeszcze ktoś się na pani drodze życia pokaże. Zdecydowanie. Natomiast jest to ewidentnie pokazane jako odpowiedź na pani pragnienie ukierunkowania swoich emocji gdzieś indziej niż pan Krzysztof. Czy to będzie dla pani dobre? Ja bym powiedziała tak, będzie dla pani to o tyle dobre, że pani również zrozumie, że nie można dwa razy tak samo pokochać. Że jeśli ktoś pokochał z poziomu asa pucharów, to w każdej następnej sytuacji będzie poszukiwał tego samego doznania już właściwie nie jest w stanie tego doświadczyć. Dlaczego? Dlatego, że nie wypalił się, nie wyczerpał się ten potencjał asa pucharów. Natomiast legalizacja związku pokazana jest przy układzie szóstki pucharów po raz kolejny. Także w pewnym sensie, jak gdyby tarot chce pokazać, że nie w nowości jest twoja przyszłość, ale w powrocie do tego, co rozbudziło tak potężny wymiar emocjonalny. Pani Lonko, życzę siły. Natomiast ja jeszcze tutaj pani powiem dwa słowa na temat tej pani numerologii. 43-52, siódemeczka z drogi życia. Jest pani w tej chwili w pierwszym roku osobistym. I to w pierwszym roku osobistym z 53. Ani piątka, ani trójka nie jest wibracją stabilną. Jest to rodzaj, ja bym powiedziała, ta jedynka jest rodzajem dla pani testowania możliwości zmiany sytuacji. Natomiast ta jedynka, pod wpływem której pani jest, na dzień dzisiejszy nie daje pani tak zwanego nowego potencjału. Ja bym powiedziała tak, po to pani próbuje nowości, żeby zweryfikować przydatność starego do budowania nowego. Pierwszy punkt zwrotny, i tak, pani ma w tej chwili 36 lat. W pani przypadku pierwszy punkt zwrotny dokonał się w 20. Teraz króciutka przerwa. Pani droga życia 7, a realnie jest pani drogą życia 6. Także pani i pan jesteście pod wpływem wibracji 6 z drogi życia. To są wibracje emocjonalne, rodzinne. Pani i pan jesteście w tej chwili w 9 roku osobistym. I ja bym powiedziała tak, 9 rok osobisty nie jest rokiem na testy. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie jest to rok podsumowań, jest to rok, w którym nie tylko sprawy, nie tylko jedna sprawa będzie wymagała od nas załatwienia. Stąd też bardzo często my możemy się pchać w kolejce jako ta sprawa do rozwiązania, a inne sprawy będą istotniejsze. Pani ma w 36 roku życia, robi pani punkt zwrotny 33. Punkty zwrotne robi pani przez wibrację 11.
czyli przez wibrację 2. A obawiam się, że to pani będzie musiała wybrać w przyszłym roku, z kim pani chce być. Czy z mężczyzną nowo poznanym, czy z mężczyzną, który jest w pewnym sensie miłością dla pani na dzień dzisiejszy, choć nie akceptuje pani tej formy realizacji miłości. Wiemy, że punkty zwrotne robi się w pierwszym roku osobistym, a więc po 9 września i pani i on będziecie robić swoje punkty zwrotne. Pan Krzysztof będzie robił punkt zwrotny 8. Przy tej 6 i przy 6 z drogi życia, on ma z kolei z drogi życia w podstawowym liczeniu wibrację 15. Jest to niestety wskazanie na naruszenie struktury całości rodziny na skutek nadużycia wolności osobistej. Czyli pani jest jakby jego emocjonalnym nadużyciem w stosunku do przysięgi małżeńskiej, którą złożył, ale to nadużycie będzie miało konsekwencje w realnym świecie. Czyli to nie jest tak, że była pani skokiem w bok i na tym się historia zamyka. Obydwoje państwo dobrze by było, żeby w tym roku do września zachować pewien rodzaj spokoju. Co chcę pani powiedzieć? Robiąc punkty zwrotne przez sygnowane wibracją 11, czyli jakiego rodzaju zdarzenia będą się manifestowały robieniem punktu zwrotnego? No właśnie, wybór emocjonalny, pewien rodzaj konieczności utraty czegoś na rzecz zyskania. Jeśli pani postanowi być z panem Krzysztofem, to pani stratą jest oczekiwanie na możliwość zrealizowania tego związku. Jest to i wielka, i bardzo mała strata. Czas jest tak naprawdę pojęciem względnym. Jeśli pani dokona aborcji na własnym uczuciu, wtedy będzie pani, dostanie pani finalizację układu partnerskiego z innym mężczyzną i po nocach będzie pani śniła o panu Krzysztofie. Proszę się zastanowić, czy chce pani sobie dokonać takiego czegoś w swojej duszy, w swoim sercu i w swoim umyśle. Ja bym proponowała dać sobie czas, jeśli życie nie zamknie państwa związku w tym roku, to znaczy, że macie przed sobą jeszcze coś do zrobienia, jeszcze coś do zrealizowania. Na co ja bym teraz zwróciła pani uwagę? Pani Ilono, ma pani zejście się kilku wibracji naraz. I to jest dokładnie 3, 6, 6 w minusie przy 9 cyklu osobistego, przy 6 drogi życia. Niestety jest to wskazanie na zaburzenia hormonalne, które mogą stać się przyczyną w późniejszym czasie konieczności, że tak powiem, użycia poważnej medycyny. Później idzie tam 9 w szczyt. Proszę, żeby pani bardzo mocno zwracała uwagę na swoje zdrowie, szczególnie jeśli chodzi o tarczycę i o przestrzeń piersi i tą przestrzeń ginekologiczną, żeńską. Ma pani nadmiar hormonów męskich i niestabilność, także na to trzeba zwrócić uwagę. Halo? Dobry wieczór, pani Danuta. Dobry wieczór. Katarzyna. Witam. Moje data urodzenia to 1 kwietnia 77. Mhm. Chciałam zapytać o sprawy zawodowe, a konkretnie o pewnego mężczyznę. Tak. Jest to współpracownik, z którym pracuję od początku, czyli od 8 miesięcy, który bezustannie patrzy mi na ręce i ma też tendencję do gnębienia mnie swoją pedantycznością, powiedziałabym. Co robić? Jak on ma na imię? To angielskie imię. Mhm. Nie wiem, czy mam podać. No, żebym ja go jakoś tam zamknęła, bo daty na pewno pani nie zna. Nie, nie znam. Morris ma na imię. Dobra. Ja bym powiedziała, nie tylko patrzy pani na ręce, ale to w ogóle jest, przepraszam bardzo, trochę mi gardle zaschło, jest to w ogóle typ człowieka, który ma tendencje szpiegowskie, o tak bym powiedziała. Czyli w jakiej formule on wchodzi, on wszedł w relację z panią, żeby znaleźć słaby punkt. Czyli w pewnym sensie jego rola w pani życiu zawodowym jest rolą znalezienia słabego punktu w przestrzeni, którą pani tworzy z pozycji 9 denarów. Co zrobić? Karty mówią,
przestać go zauważać, wyjść z pozycji śmierci, w ogóle nie rozmawiać, nie dywagować, ma pani wytyczne, ma pani rodzaj umowy, nie ma pani potrzeby kompletnie zwracania na niego uwagi. To znaczy ja próbuję jakoś zablokować tą jego energię w stosunku do mnie. A to niech pani nie próbuje blokować energii, niech pani po prostu odetnie swoją uwagę od niego. Tak zrobię. Pani Danuto, ma pani jeżeli... przez kartę śmierci, rozumie pani. No więc karta śmierci mówi, żadnej tam blokady energii, to odcinamy się w ogóle. Jego nie ma. Rozumie pani, pomroczność jasna na tego pana. Ten pan jest w ogóle przytłaczający w swojej postawie życiowej. Natomiast karty mówią, że w momencie, kiedy pani dokona karty śmierci, on będzie szedł przez szóstkę pucharów, rozumie pani. Nagle się z niego wychyli kawałek człowieka emocjonalnego. Rozumiem. Nie ma potrzeby. Pani próbuje z nim nawiązać korespondencję, bo od pani idzie szóstka mieczy w jego stronę, tak? No po co? No po co? Uwielbiam konsultować z panią takie decyzje. Pani Dano, to jeszcze chciałam zapytać sprawy uczuciowe. Mhm. 31 stycznia 79, Dawid. Tak. I ostatnio odnosi sukcesy w pracy. Brawo, pan Dawid. Tak. I traci zupełnie zainteresowanie naszą relacją. I czym jest to spowodowane? Proszę panią. Po pierwsze tym, że sukces zawodowy idzie z tego samego czakramu, co realizacja erotyczna, czyli z dwóch dolnych. Czakramu korzenia i czakramu... No tego drugiego pomarańczowego. Przepraszam, bo mi uciekło słowo, nie będę się na tym skupiała. I powoduje to, że w momencie, kiedy zbyt dużo energii zostaje załadowane w przestrzeń realizacji materii, czyli zdobywania, pozyskiwania pozycji i pieniędzy, wtedy jak gdyby zbyt mało energii pali się w piecu pożądania, tak? Tak. Dowcip polega na tym, że to należy zrównoważyć. Natomiast zobaczymy, czy on traci tylko i wyłącznie zainteresowanie, że tak powiem, erotyczne, czy stracił zainteresowanie emocjonalne. Czy to jest właściwie próg stabilnego związku? Czy on wiąże sobie ze mną przyszłość? Tam proszę pani, nic nie stracił. Jak mu diabeł przy kochankach stoi, to co on tam stracił? Na razie to ja bym powiedziała, chłopak się ukrywa ze swoimi tymi erotycznymi jakimiś tutaj wizjami. Karty pokazują i niech pani spojrzy, pani Kasiu. To pani się ustawiła w pozycji szóstki denarów, czyli pani przyjęła postawę nie trójki pucharów i dwójki pucharów, która tworzy pani strukturę realizacji związku, czyli ciepło, zadowolenie, przepraszam. Radość, tylko wyszła pani z pozycji, że tak powiem, pożyczane za oddane. Co ty mnie, to ja tobie. Mnie się wydaje, że ty straciłeś zainteresowanie, to ja ci też trochę pokażę swoje miejsce w szeregu. I chłopaczyna się pogubił w tym wszystkim. Natomiast on nie stracił panią zainteresowania. Kompletnie nie stracił. To, co jest w tej chwili pokazane, przede wszystkim idą same małe wtajemniczenia po pani stronie, więc to nie pierwszy raz pani konsultuje ten związek. Natomiast karty pokazują zdecydowanie, że nie ma takiej potrzeby, żeby teraz kopię o coś kruszyć. Jeżeli chłopaczyna osiąga sukcesy, a dla mężczyzny, który ma czwórkę z dnia urodzenia, czyli musi iść przez poziom zamkniętej formy materialnej. Inaczej on nie ma po czym stąpać, bo czwórka w pozycji numerologicznej, zresztą pani również ma czwórkę z miesiąca urodzenia, więc poniekąd jakby pani do 28 roku życia rządziła się bardzo podobnymi zasadami takiego terytorializmu materialnego, czym rządzi się ten pan na dzień dzisiejszy, czyli on musi ustanowić grunt pod stopami. On się nie będzie umiał poruszać w przestrzeniach, nazwijmy to, bliżej nieokreślonej formy realizacji. Poza tym jest również pokazany człowiek, który ma czwórkę z drogi życia, więc gdzieś jego życie musi iść w taki sposób. Czwórka jest to praca u podstaw przede wszystkim, stąd jego uwaga, jego skupienie na materii jest wymuszone jego wibracjami. To absolutnie nie znaczy, że on traci zainteresowanie. Ja bym powiedziała, obydwoje w pierwszym punkcie zwrotnym macie piątki, obydwoje jesteście ludźmi, którzy potrzebują doznań, potrzebują uniesień adrenaliny. Więc ja bym powiedziała tak, w momencie, kiedy on jest mocno materialnie osadzony, niech pani dba
o tę taką odrobinę szaleństwa, o tą taką głupawkę, która rozpręża napięcia w związkach. Dlaczego? Bo między wami stanęła mi trójka mieczy. A co jest, czego wynikiem jest trójka mieczy? Jego księżyca, a pani szóstki denarów. Ja bym powiedziała tak, on jakby nie mówi co chwila o swoich uczuciach, no mężczyźni nie mówią co chwila. Mężczyźni wychodzą z założenia, że jak raz coś zostało wyartykułowane, to po drugiej stronie jest chyba jednostka myśląca i już. Kobiety uwielbiają słowa. Kobiety w oparciu o słowa budują obrazy wewnętrzne. Mężczyźni nie tworzą takiej formuły przeżywalności emocjonalnej. Szczególnie mężczyźni, którzy mają te czwórki tak mocno aspektowane, są mężczyznami, którzy mają daleko posuniętą potrzebę posiadania. On panią zaposiadł, zagospodarował i nie ma kompletnie potrzeby, żeby co chwila sprawdzać, co pani na to. Czy to jest podstawa do związku? Tak. Karty pokazują, że jak się troszkę tutaj uspokoi między państwem, ja bym powiedziała, to jest burza bez wypowiadania słów. To jest chyba taki trochę najgorszy rodzaj afery, którą wytwarzamy w swoich układach partnerskich, kiedy nie padają żadne słowa, a zaczyna się zadyma wewnętrzna. Dlaczego? Dlatego, że w sposób kompletnie nieświadomy wysyłamy w stronę partnera agresywne myśli. Agresywne myśli powodują dziwne odczucia w nim i takie trochę, ja bym powiedziała, jakby zaniepokojenie. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy się zajmuje ezoteryką i nie każdy wie, że bliżej nieokreślone zaniepokojenie wewnętrzne jest skutkiem no tego, co się na co dzień dokonuje, czyli telepatii. W momencie, kiedy o kimś silnie myślimy, a jeśli jeszcze do tego wszystkiego nasączamy to emocjami, które wypływają z naszych uczuć, no to wtedy niestety, ale tak naprawdę zaczynamy piłować gałąź, na której siedzimy. Niech pani sobie myśli o nim, że on jest fajny, że bardzo pani lubi mężczyzn, którzy odnoszą sukcesy i potrafią ustalić priorytet na dany moment. Nie można robić wielu rzeczy naraz, a już na pewno nie mężczyzn. Pani Kasiu, kobieta jest to Windows, system wielozadaniowy, ogromnie barwny, często się zawiesza, bo rozpoczyna kilka procesów, a później te procesy kolejkuje. Mężczyzna jest jak DOS, jest prosty, ma krótkie komunikaty i wykonuje wszystko perfekcyjnie. Każdy z państwa, kto się zajmował kiedykolwiek systemami operacyjnymi, wie, że DOS był najstabilniejszym z systemów operacyjnych, bo tam nie można było, tam można było tylko wpisać złe polecenie i po prostu był czarny ekran albo migał kursor. Niestety w kobiecej strukturze emocjonalnej Windowsowej rozbudowanie kolorów, barw i tego wszystkiego powoduje, że bardzo często no utyka sprawa w jednym miejscu i trzeba czekać, a później wyskakuje komunikat, czy przesłać informację o błędzie do systemu zarządzania, tak? W przyszłości pozwoli to ulepszyć. No jesteśmy dość skomplikowane, a ja bym powiedziała, że do tego wszystkiego mamy jeszcze manię otwierania zbyt wielkiej ilości aplikacji w swoim sercu, w swojej duszy, a najgorzej, bo we własnym umyśle. Im mniej poleceń pani wyda własnemu umysłowi, tym lepiej będzie to skutkowało dla pani związku. Mężczyźni naprawdę nie są aż tak skomplikowani. Ja bym powiedziała tak, gdyby mężczyzna chociaż przez 3 godziny próbował funkcjonować na poziomie analizy sytuacji, jakiej dokonuje kobieta, to albo by padł trupem, bo doszedłby do wniosku, że życie jest kompletnie nieracjonalne i nie tylko nic z tego nie rozumie, ale na pewno nigdy nie zrozumie, albo by trzeba go było zawieźć w jakieś odosobnione miejsce, gdzie nie ma klamek, nie ma ostrych przedmiotów w okolicy, bo by oszalał, bo po prostu by oszalał. My mamy nadmiar wszystkiego, no jesteśmy wodą każdego z żywiołów. Mężczyźni są powietrzem, więc trochę mniej dywagacji i będzie bardzo dobrze, pani Kasiu. 2 słowa jeszcze na temat króla denarów.
No właśnie. Aspekt króla denarów przede wszystkim jest to ta koncentracja na materii. To, co bardzo często przez kobiety jest postrzegane jako materializm w wymiarze króla denarów, jest to słuszne skoncentrowanie uwagi na dziele tworzonym. Wiemy również, że królowie zarządzają przestrzenią. Król denarów jako jeden z nielicznych najsilniej ogranicza swoje zainteresowanie do racjonalnej analizy tej przestrzeni. On się nie angażuje w, że tak powiem, fizyczne kształtowanie przestrzeni materialnej. On podejmuje decyzje, pod wpływem których ta przestrzeń jest racjonalizowana. To właśnie król denarów szuka różnych zastosowań na rzeczy, które są w jego obszarze od dłuższego czasu. Można byłoby powiedzieć, że w ten sposób nadaje szerszy aspekt tym przedmiotom, tym osiągnięciom, które już zostały zgromadzone w jego strefie wpływów. Myślę, że alchemicy, którzy próbowali robić złoto ze wszystkiego, co im się tam pod ręce nawinęło, właśnie symbolizowani byliby przez króla denarów. Jest to skupienie na akcie stwarzania materii, nie poprzez jej wytwarzanie, tylko poprzez uzyskanie większej płodności tego, co już jest. Jako człowiek jest niewątpliwie człowiekiem kierującym się tylko i wyłącznie racjonalizmem. Dlatego bardzo często są to ludzie, którzy osiągają bardzo wysokie funkcje społeczne. Dlaczego? Dlatego, że kierują się tym, o czym powiedziałam na początku. Każdy skutek ma przyczynę. Jeżeli znamy przyczynę lub jeśli potrafimy wygenerować przyczynę, to absolutnie w 100% musi nastąpić skutek. To jest to matematyczne. 2 plus 2 musi być 4. Nie może być 3 z kawałkiem, nie może być 5, bo nawet jeśli jest to 5 w wyniku, to nie jest to nadmiar. Jest to błąd w wyliczeniu, czyli skutkiem może być niedomiar. Król denarów bardzo często symbolizuje, przynajmniej w takim moim odbiorze, prawda, ludzi, którzy stanowią autorytet w sferze zarządzania właśnie tą materią, w tym również i pieniędzmi. Król denarów może bardzo często symbolizować człowieka, którego ja nazywam prezesem finansowym firmy. Jego decyzje ograniczają się do analizy intratności. I koniec. I tutaj nikt nie jest w stanie przekonać go o atrakcyjności czegoś, jeśli to coś nie tworzy systemu wymiaru materialnego. Prezes denarów również będzie często, król denarów będzie często wyrażał przedstawicieli tak zwanych przedsiębiorstw finansowych, prawda? Czyli tutaj mamy wszelkiego rodzaju nie izby skarbowe, bo izbą skarbową byłaby królowa denarów jako reprezentacja, prawda, przestrzeni materialnej, ale znaczy urzędy skarbowe, ale król denarów będzie mówił o izbie skarbowej, czyli o ustawodawcy, który wysyła, że tak powiem, te mniejsze aspekty do realizacji założeń, a sam jest nadrzędnie kierujący tym wszystkim. Król denarów również nie będzie tworzył z pracownikami swoimi żadnej zależności intelektualno-emocjonalnej. On będzie weryfikował ich działania poprzez wymiar skutku materialnego i bez względu na to, czy ten ktoś będzie obiecujący w przyszłości, czy nie, na poziom obiecujący wchodzi król mieczy. Na poziom ten człowiek ma potencjał, tylko trzeba go pokierować, wchodzi król buław, a król denarów wejdzie na poziom intratności danego pracownika, czyli bilansu pomiędzy kosztem utrzymania tego pracownika a realnym wypracowanym zyskiem. Król denarów również jest człowiekiem, który jest absolutnie kompetentny, jest pomysłowy i w tym wszystkim ja bym powiedziała, że jest człowiekiem
niedziałającym pod wpływem chwili. Jest człowiekiem, który ekonomię stosuje w każdym aspekcie swojego życia. Stąd też często wyraża ludzi, którzy obwieszczają, że są ateistami, czyli nie może być Boga, bo żaden rachunek matematyczny nie definiuje Boga jako stwórcy. Definiuje to, nie wiem, wzór powstawania wody, definiuje to wzór powstawania białka. Natomiast Bóg, który nie jest zdefiniowany poprzez wzór matematyczny, nie jest czymś, co jest w stanie uznać król denarów. Oczywiście również wymiar ateizmu może symbolizować król mieczy. Dlaczego? Bo on będzie próbował zrozumieć proces działania stwórczego Boga. On będzie polemizował i poniekąd jakby będzie stanowił takie, będzie wytaczał argumenty za i przeciw. Stąd no każdy, kto zaczyna, że tak powiem, poddawać pod wątpliwość, wychodzi z pozycji ateizmu, tak? Wiary nie da się zdefiniować. Wiarę albo się ma, albo się nie ma. Boga albo się uznaje jako wyższy aspekt człowieczeństwa, albo nie, albo po prostu się schodzi na poziom, powstaliśmy od małpy i super. I każdemu według zasług, każdemu według potrzeb. Co jeszcze wskazuje nam karta Króla Denarów? Przede wszystkim wskazuje na charakter emocji, jaki towarzyszy tworzeniu związków sygnowanych na przykład przez Króla Denarów. Jest to wymiar absolutnie materialnej kreacji przestrzeni. Król Denarów, kiedy kocha, dba o komfort materialny tego, kogo kocha. Jest to, no właśnie, często wymiar biznesmena, którego rodzina opływa w absolutny dostatek i każdy sygnał docierający do niego, że czegoś brakuje, czegoś nie ma, coś powstało nowego, a rodzina nie ma do tego dostępu, inspiruje go do kolejnych działań w obszarze materii, żeby im to ofiarować. A problem polega na tym, że może go w ogóle w tym domu nie być. Natomiast właśnie jego miłość wyraża się poprzez zabezpieczenia materialne. Jest, ja bym powiedziała, w pewnym sensie człowiekiem o tyle niebezpiecznym, że opierając się na materii, swoich wrogów nie będzie niszczył nijak inaczej, jak tylko właśnie zabierając im materię spod nóg. Tam po przerwie zostało nam już bardzo mało czasu. Ja tylko dodam, że negatywnym aspektem Króla Denarów jest to, co pozytywnie realizowane daje jego plusy, czyli w minusie jest to zdecydowanie materializm, taki zimny, twardy materializm. Problemem również przy negatywnym aspekcie Króla Denarów będzie tendencja do uzależniania materialnego od siebie, a wtedy do wyznaczania komuś bardzo niskiej pozycji, takiego braku szacunku, prawda? Jest również negatywem Króla Denarów snobizm, i to ten snobizm w takiej najgorszej formie, który stanowi przede wszystkim mieć, a nie być. I to, co jest też negatywnym aspektem, jest to rozrzutność i trwonienie zdobytych dóbr nie przez samego siebie, czyli często występuje to w układzie tak zwanych czarnych owiec rodzinnych, które nagle roztrwaniają ciężko zdobyty przez pokolenia majątek. To tyle o Królu Denarów. W przyszłym tygodniu Paść Denarów, zamykający naszą wędrówkę po kartach personifikujących osoby w tarocie. Pani Adrianna, 16.10.75. Podoba mi się Krzysiek, pracujemy razem, nie znam jego daty urodzenia. Czy i ja jemu się podobam, umówi się ze mną? Ja bym powiedziała tak, pani Adrianno, pan Krzysiek pani nie widzi. Po pierwsze, pan Krzysiek kompletnie nie jest zainteresowany w tej chwili, ani też i w przeszłości, próbą pozyskania jakiejś
osoby w przestrzeni zawodowej. Mam wrażenie, że jest to człowiek, który w ogóle stroni od takich jakichś nadmiernych bliskości na planie zawodowym. Natomiast czy się z panią umówi? Karty pokazują, że kiedy dojdzie do sytuacji, gdzie to pani wygeneruje to umówienie, jak gdyby, gdy pani najedzie na niego, to tak umówi się. Natomiast czy byłaby możliwość realizacji tego jako związek? Karty pokazują, że mogłoby dojść do realizacji tej sfery erotycznej, po której pan by się wychłodził i wycofał. Nie stanowi pani dla niego na dzień dzisiejszy, ani też i w przyszłości tego, co ja to nazywam, kobieta nagle zaczyna wypełniać przestrzeń myśli. Tu jest tak, stanięcie, skonsumowanie, wyjście i zamknięcie tematu. Także taka trochę dla pani, przy tej pani szesnastce, przy tej pani takiej nadwrażliwości, przy pani niedostatku emocjonalnym z dzieciństwa wyniesionym, to taka dosyć ryzykowna zabawa wchodzenia w tego typu układy, gdzie pani później może jakby nie zrozumieć i poczuć się potraktowana przedmiotowo. Nie polecałabym chyba takiego doświadczenia. Justa, 27.03.83. Czy do wakacji znajdę inną, bardziej stabilną i satysfakcjonującą pracę? No zobaczmy, pani Justo, jeśli pani się przyłoży do tego tematu, czym on zaskutkuje. Ja bym powiedziała, nie tylko pani do wakacji nie znajdzie lepszej pracy, ale takie pani, że tak powiem, próby poszukiwania również, które mogą się dość dużym echem odbić na pani obecnie wykonywanej pracy, mogą zakończyć się utratą tej, którą pani ma i brakiem tej, której pani poszukuje. Proszę również bardzo ostrożnie postępować w okresie wiosny, szczególnie wtedy, kiedy słońce będzie w znaku barana, bo pani w ogóle grozi utrata stałego miejsca zatrudnienia. Pani Justo, ma pani czwórkę w minusie do 40 roku życia przy trójce w pierwszym punkcie zwrotnym i trójce w pierwszym cyklu. Rozpraszanie będzie powodowało utratę stabilizacji materialnej. Czyli w pewnym sensie powinna pani, lekcja czwórki w minusie jest lekcją skupienia i, nie wiem, powiedziała, jak gdyby nauczenia się pracy u tak zwanych podstaw. Natomiast pani natura może być naturą symbolizowaną w tej chwili oczywiście przez wibrację 3, która powoduje, że chcielibyśmy zarobić, a nie narobić się. To się nie da, bo pani wtedy straci nawet to, co pani ma w tej chwili. Proszę być bardzo ostrożną. Pani Irena, 21.07.53. Przez życie idę samotnie, borykam się z chorobami. Czy coś się zmieni na lepsze i jaki będzie dla mnie ten rok? Pozdrawiam. Pani Irenko, a popatrzmy na pani najbliższy rok. Ja powiem pani tak, ten rok na pewno nie będzie rokiem dla pani złym, choć jeszcze w obszarze zdrowia pokazują się karty zmartwień i konieczności konsultacji, natomiast młoda lekarka, tak bym to określiła, czyli niekoniecznie pani powinna starać się konsultować swoje zdrowie z tak zwanymi autorytetami medycznymi. Dla pani lepszym wyjściem jest korzystanie z usług osób, które są tak zwanymi młodymi, prężnymi i mają odwagę przeciwstawiać się dotychczasowym kanonom, będzie zdecydowanie wprowadzała dużo lepsze samopoczucie, tak jakby będzie panią zarażała życiem.
może pani w tym roku również mieć ujawniony problem natury ginekologicznej, ale to bardzo dobrze, bo karty pokazują, że mały zabieg, czyli jakiś mały obszar działania, natomiast nie poprzez leki, a poprzez jakąś zabiegowość, spowoduje, że temat zostanie zamknięty i zostanie ewidentnie uzdrowiony. Jest pokazana lepsza sytuacja materialna. Ma pani pokazane, ja bym powiedziała, karty, które mówią o otrzymywaniu pieniędzy nawet z dwóch źródeł. Jest pokazana dość trudna sytuacja, jeśli chodzi o obszar zawodowy. Natomiast ta sytuacja potrwa mniej więcej do lutego przyszłego roku. Ale to jest raczej nerwowość i raczej, ja bym powiedziała, jak gdyby konieczność podporządkowywania realizacji zawodowej sytuacjom, które dotykają pani na co dzień. Jest pokazany mężczyzna w domu, czyli kończy się również taki pani okres, nazwijmy to, samotnego zmagania się z cieknącymi kranami i ze śrubami, czy tam z wkrętami wkręcanymi w ścianę. Jest to bardzo dobry rok dla pani. Mało tego, karty na przyszły rok panią wyrzucają w pozycji karty odrodzenia. Jest to ewidentnie wyjście z pewnego cyklu, który był dla pani cyklem trudnym, cyklem ograniczającym, gdzie pani natura kobiety musiała być, że tak powiem, zgaszona i musiała pani przyjmować rolę w pewnym sensie męską. Rola męska to nie znaczy, że musiała być pani mężczyzną, ale rola męska to jest przede wszystkim rola tak zwanego aspektu, no właśnie, tej gotowości manifestowanej, czyli wszystko pani musiała robić sama. Jedyny problem, jaki jest pokazany, są to dość oschłe, ja bym powiedziała, i nawet wchodzące w system separacyjny kontakty z pani bezpośrednim, najbliższym otoczeniem i z ludźmi, których nazywamy tak zwanym naszym rodziną, kuzynostwem. Bardzo ładny układ kobiety, która będzie z panią tworzyła system opieki. Jest również, ja bym powiedziała, w pani życiu kobieta, która może się nie narzuca ze swoją pomocą, ale ma bardzo, bardzo daleko posuniętą dbałość i empatię w pani stronę. Pani Irenko, zbliża się dobry czas. Ten rok już jest takim czasem, gdzie widać nie tylko światełko w tunelu, ale gdzie widać już wylot z tego tunelu. Wyjdzie pani z takiego swojego życiowego tunelu w przyszłym roku, także proszę w ogóle jakby nie obawiać się, że na końcu tego tunelu jest coś niefajnego, coś złego. Pan Andrzej, urodzony 6/6/85 rok. Proszę mi napisać, czy poradzę sobie z sesją egzaminacyjną i czy ukończę studia na kierunku informatyki. Panie Andrzeju, jeśli pan pozwoli, to nie będę do pana pisała, bo trudno by to panu było odczytać, nawet jakbym drukowanymi napisała, tylko po prostu słownie panu przekażę to, co wyjdzie z kart. W systemie poprawkowym. Dokładnie karty pokazują, że jeśli pan się nie obudzi natychmiast z pewnego rodzaju umiłowania w nic nie robieniu, to będzie pan musiał użyć tak zwanych procedur przywracających panu termin, co będzie się niestety wiązało z koniecznością uzyskania tak zwanego pozwolenia, czyli są to wszelkiego rodzaju egzaminy przywracające termin egzaminu lub egzaminy komisyjne. Ale karty ewidentnie pokazują, że po stresie i po nerwach ma pan papieża, tak? Czyli ma pan uzyskanie klucza do drzwi wiedzy. Zdać? Ma pan szansę zdać, ale szybciutko się trzeba brać za naukę. Halo? Halo? Witam serdecznie. Witam serdecznie. Czy mogłabym się dowiedzieć, mam taki problem, o rentę się staram, czy ją dostanę. Jak pani ma na imię? Ewa. A pani Ewo, jaką ma pani datę urodzenia? 8 października 1959. Wiesz? 24, 6, 8 października 59. 15.
takim trochę niefajnym czasie pani jest, ale zobaczymy. Czyli czym się dla pani zakończy staranie o rentę, tak? Tak, ja złożyłam miesiąc temu. Będzie konieczność dostarczenia jeszcze jakichś dokumentów, to jest pierwsza rzecz. Niektóre z tych dokumentów, które już pani dostarczyła, mogą być uznane za albo przeterminowane, albo za mało wiarygodne, bo jest takie, jak powiedziała, jest takie odrzucenie i konieczność jeszcze raz przejścia tej samej drogi. Natomiast zobaczymy, czym to się sfinalizuje. W efekcie końcowym pani dostanie. Ja mam takie wrażenie, że orzeczenie o tej rencie otrzyma pani w okresie lata, ale do tego lata jeszcze będzie pani musiała, że tak powiem, no, polatać po różnych urzędach. I coś jeszcze, pani Ewo? Tak, tak. Jeszcze chciałabym się zapytać w ogóle, jak moje sprawy finansowo, bo nie stoję za mocno, mam trochę kredytów. Już popatrzymy. I zdrowotnie. Czy zdrowotnie tutaj karty trochę wyrzuciły pani układ krążenia, ciśnieniowo-krążeniowy, więc proszę na to zwrócić uwagę, bo on się może pani ustabilizować, ale później karty pokazały pewien rodzaj problemu wymagającego, tak to nazwijmy, dłuższego leczenia. Czy pani ogarnie tą przestrzeń materialną? Tak, bo przychodzi to nowe źródło dochodu, więc ja bym powiedziała tak, czy pani sobie poradzi? Poradzi sobie pani. Jedyna rzecz, którą karty sugerują, to to, że nie będzie pani w stanie niczego zaoszczędzić na przyszłość, więc w tej chwili jest wymóg, dokładnie karty pokazały panią, szóstkę denarów przy królowej denarów, jest konieczność stworzenia tak zwanego sztywnego planu realizacji zobowiązań, dużej dyscypliny materialnej i jak najbardziej pani sobie poradzi. Dziękuję za kolejne SMS-y. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest też pokazana. W tym roku pani odetnie się od osób, które być może tworzyły system pijawek materialnych w pani życiu, czyli troszkę tak jakby się pani nauczyła mówić nie na potrzeby osób trzecich. Ale ogarnie pani tą przestrzeń materialną. I te kredyty też są pokazane jako coś, co będzie na co dzień realizowane. Być może pani się nawet zdecyduje na coś, co się nazywa konsolidacją tych kredytów, bo jest również pokazane łatwiejsze zarządzanie materią, która jest pani udziałem. Pani Maria, 1/3/50. Pierwszy, proszę mi napisać, czy Ireneusz urodzony 22/7/52 będzie moim mężem. Pozdrawiam. Pani Mario, w trakcie przerwy rozłożę karty na pani pytanie i tuż po przerwie udzielę na nie odpowiedzi. Czy pan Ireneusz będzie pani mężem? To panie karty pokazują, że tak. Co prawda, tym mężem stanie się nie tylko w aspekcie emocjonalnym, ale będzie miał w tym również swój cel, ale cel uświęca środki, więc będzie pani miała pana Ireneusza jako swojego męża. Pani Dorota pyta, czy my z Mariuszem do siebie wrócimy, czy to już koniec? Pani Doroto, ja bym powiedziała tak, jeszcze do siebie wrócicie, natomiast generalnie chyba tylko po to, żeby się po raz kolejny pokaleczyć. Pan Mariusz na dzień dzisiejszy jest pokazany jako człowiek, który ewidentnie za panią tęskni. Ma pani bardzo wyjątkowe miejsce w jego sercu, ale tak jakby emocjonalnie chciał właściwie inaczej, jakby fizycznie się opowiedzieć, że już nie wierzy w możliwości. Natomiast jest tutaj jeszcze powrót, ale to są takie, to są karty niestabilne, to są karty mówiące o tym, że jest to i tak relacja na jakiś czas. Ten czas można wykorzystać w dwojako, albo przyjemnie, albo nieprzyjemnie. Państwo trochę na razie chyba wybraliście tą drugą wersję pod tytułem nieprzyjemnie. Pani Magdalena, 10/5/85. Czy mniej mężczyznę urodzonego 26/11/84 o imieniu Jacek połączy ślub czy nie? A czarne albo białe? Tak, ale to nie będzie ślub, który jest wynikiem pragnienia bycia do końca dni. Jest to pokazany ślub, który jest skutkiem działań i ślub,
którego później w przyszłości może pani trochę niestety, ale żałować. Mam na imię Lucyna. Złożyłam podanie o przyjęcie mnie do pracy i chciałabym się dowiedzieć, czy dostanę tą pracę i czy będę pracowała na stałe. Już zobaczymy, pani Lucyno. Otrzymać pani otrzyma, nie jest to pani praca na stałe. Jest to tak zwany układ tymczasowej harmonii, w której jeszcze pani droga nie kończy się. Natomiast na pewno ta praca jest dla pani pracą ogromnie korzystną i bez względu na to, jak długo tam pani będzie pracować, to pani przejście dalej, przejście przez ten kawałek pracy powoduje, że wchodzi pani w system realizowania zawodowego z zupełnie innej płaszczyzny, niż to się dzieje w dniu dzisiejszym. Czy z Januszem urodzonym 25.04.67 pogodzimy się po kłótni? Czy on jest moim partnerem życiowym, z którym założę rodzinę, czy walczyć o ten związek? Pyta pani Anna. 30.12.82. Ja jeszcze mam jednego SMS-a, więc państwo możecie zdecydowanie do końca programu wysyłać. Pewnie jeszcze zostaną mi dostarczone. No zobaczmy. Janusz i pani Anna. Wrócicie. Pani Aniu, wrócicie. Ja bym powiedziała tak, czy walczyć o ten związek, no to jest to, co ja często powtarzam. Często walcząc o związek zaczynamy walczyć z partnerem. Gdzieś gubimy granice. O związki nie trzeba walczyć. W związkach po prostu wystarczy być. W związkach po prostu wystarczy zrozumieć, że każdy musi mieć swoją przestrzeń po to, żebyście wspólnie wytworzyli własną przestrzeń, do której będziecie się wzajemnie zapraszać, w której będziecie wzajemnie się realizować. Natomiast karty pokazują, że pani ma troszkę chyba tendencję do darcia szat. Pan za panią tęskni. Pan jest ogromnie przybity i zrozpaczony całą tą sytuacją. Natomiast karty też pokazują, że jest to człowiek, który chce z panią tworzyć związek na dzień dzisiejszy i on pani tę propozycję złoży. Właściwie wiosną tego roku ten człowiek będzie chciał z panią być na tyle blisko, że nazywamy to wspólnym zamieszkaniem lub pomieszkiwaniem. Ale w pani przypadku jest pokazane coś, jakby pani chciała być w związku i chciała mieć swoją, ja bym powiedziała jakby, jakby to pani określić, to jest tak, jakby chciała być pani w związku i być samodzielna jednocześnie. Pewnych rzeczy nie da się zrobić, pewnych rzeczy nie da się połączyć. Nie da się połączyć wody i ognia, żeby dwa te żywioły w jednym i tym samym czasie połączone miały zachowaną swoją pierwotną wersję. Także pan bardzo tutaj jest zrozpaczony tym, co się między państwem wydarzyło. Pani Joasia, w mojej pracy szykują się zmiany organizacyjne. 6.6. O, widzicie państwo, kolejne SMS-y. 76. Co przyniosą dla mnie? Zobaczmy, co dla pani Joasi przyniosą zmiany organizacyjne. Pani Joasiu, ja bym powiedziała tak, przyniosą zdecydowanie skierowanie panią na stanowisko, które w pani odbiorze będzie stanowiskiem krzywdzącym, czyli będzie pani miała takie wrażenie, że została pani trochę jakby odsunięta w tej hierarchii zawodowej. Natomiast no niekoniecznie jest to od razu zwolnienie, aczkolwiek ma pani pokazany, ustanowiony warunek. Albo przyjmujesz to, no albo się sama będzie pani musiała zwolnić. Pani Justyna, 29 stycznia 1986, dostałam dzisiaj pracę, na której mi zależało. Na co lub na kogo powinnam uważać, żeby w nowej pracy wszystko się ułożyło?
Ja powiem tak, na młodego człowieka, który będzie próbował naruszyć pani przestrzeń zawodową i na młodego człowieka, który będzie próbował wytrącić panią z rzetelności wykonywania swoich obowiązków. Proszę się nie rozpraszać. Wchodzi pani w bardzo ładnej karcie czwórki denarów. Jest to oczywiście, ja bym powiedziała, z jednej strony taka obawa o to stanowisko, ale z drugiej strony rzetelność zawsze się opłaca. Rozproszenie lub takie podpuszczenie panią, weź tak troszkę olej, weź tak troszkę pochodź, weź tam tu kawka, tu herbatka, tu ciasteczko, na pewno nie byłoby korzystnie odbierane przez pani zwierzchników. Hania, 20.12.88, Marcin 9.10.88. Czy to będzie trwały związek i jakie on ma zamiary wobec mnie? Cóż to będzie za związek? Na razie, pani Haniu, jest to pokazany układ, w którym pani jest bardziej dojrzała emocjonalnie. Czy to będzie stały związek? Raczej karty pokazują, że po okresie flirtu, romansu, szaleństwa, fajerwerków i tych motylków w brzuchu dochodzi do sytuacji, gdzie pani przenosi emocje na zupełnie kogoś innego. Nasze spotkanie dzisiaj dobiega już końca. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za czas poświęcony na spotkanie ze mną. Osobom cierpiącym na bezsenność zapraszam od godziny 2.30 do zupełnie innego programu. A jutro rano będziecie państwo mogli powitać dzień z panią Joanną Welter. Także myślę, że będzie to mile rozpoczęty dzień. Życzę spokojnej i pogodnej nocy. Dobranoc.